tutaj, jeżeli chodzi o kształtowanie nawyków ruchowych, to można powiedzieć, że im wcześniej, tym lepiej. Natomiast jeżeli już znajdujemy się w fitness klubie i mówimy o środowisku, jakie stwarza fitness klub do treningu, to w wieku 15-16 lat śmiało się można skupić na treningach o walorach metabolicznych, czyli takich walorach, które przede wszystkim kształtują odpowiednią pracę układu krążeniowo-oddechowego, odpowiednią pracę systemu metabolicznego. Więc głównie treningi na maszynach eliptycznych, na bieżniach, na rowerkach, podstawowe ćwiczenia siłowe, ale nie z wykorzystaniem sztang, tego żelastwa, ale z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała, z wykorzystaniem akcesoriów treningowych, tak jak między innymi mam za sobą, podstawowe ruchy, trochę tak jak na WF-ie, pompki, przysiady, wykroki, brzuszki. To jest coś takiego, co śmiało możemy tutaj wykonywać. Ktoś może zapytać, czy to można zrobić w domu, czy na sali gimnastycznej. Można, tylko tak samo jak dorośli mogą robić to w domu czy w innych miejscach, a przychodzą do fitness klubu, no chodzi o ten czynnik motywacyjny, prawda? Dodatkową kwestią jest to, że przychodzą do nas do klubu, można liczyć na pomoc fachowców, czyli pomoc trenerów personalnych, którzy są idealnym tak naprawdę takim papierkiem lakmusowym, jeżeli chodzi o to, jak te ćwiczenia nasze wyglądają. Warto te ćwiczenia skonsultować z trenerem personalnym, żeby mieć świadomość nie tylko tego, czy one są bezpieczne, ale przede wszystkim, czy one idą w dobrym kierunku. Jesteśmy czynni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Mamy dostępnych 7 stref treningowych oraz 2 sale fitness. Jedną z opcji w naszym klubie, z której możecie skorzystać, jest karnet na dni otwarte w każdą drugą sobotę miesiąca i jest to karnet bezpłatny. Guziczkiem dołącz teraz, wybieramy sobie odpowiednią opcję naszego karnetu spośród dostępnych opcji. Wybieramy karnet dni otwarte, po czym przechodzimy dalej. Przechodzimy do formularza, w którym należy wypełnić wszystkie dane osobowe, tak, zarejestrować się. Po przejściu tego procesu rejestracji klikamy akceptację regulaminu i klikamy przycisk kup i zapłać, natomiast kwota za ten karnet nam się tutaj wyzeruje.